Dorota, ty z gwiazdami pracujesz już wiele, wiele lat. Teraz chciałam troszeczkę podpytać cię, jak wygląda taki proces dobierania dla nich kreacji. Czy gwiazdy są marudne? Bo jednak jest takie przekonanie, że z aktorkami, z piosenkarkami, wokalistkami, no, pracuje się ciężko. Jak wygląda to z twojej perspektywy? Aktorki, celebrytki to są kobiety bardzo wymagające, a więc na pewno współpraca z nimi jest podobna jak współpraca z wymagającymi klientkami, a ponieważ do mnie przybywają właściwie tylko wymagające klientki, więc ja nie odczuwam jakiejś trudności czy problemów w pracy z gwiazdami. Ja uwielbiam te kobiety, ja w ogóle kocham otaczać się artystami, bo to są ludzie, którzy wnoszą w nasze życie coś niezwykłego. Świat staje się inny, inaczej odbierają uczucia, inaczej odbierają otoczenie i dla mnie jest to zawsze piękne przeżycie. Ja dzisiaj wśród występujących gwiazd dostrzegłam także siostrę Pawła DeLonga, Dorotę DeLong. Wiemy, co mówiono na temat waszej relacji, wiemy, jakie były spekulacje. No właśnie, jak teraz wygląda to, co was łączy? Jak to się stało, że w ogóle Dorota brała udział w twoim pokazie? Dorota zgodziła się zostać moją ambasadorką, zarówno w mojej marce modowej, Dorocie Goldpoint, jak i w mojej fundacji. Rozpoczęłyśmy współpracę, ja z wieloma gwiazdami rozpoczynałam współpracę między innymi z Grażyną Szapołowską, a ponieważ Dorota reprezentuje tę grupę wiekową kobiet, która najczęściej korzysta z moich usług szycia miarowego, czy po prostu kupuje moje ubrania, to pomyślałam sobie, że przy tak pięknej, zjawiskowej urodzie, jaką Dorota prezentuje, jest wymarzoną ambasadorką, z którą wiele kobiet może się utożsamiać i chcieć właśnie wyglądać tak jak ona. I tutaj, tak jak wspomniałam, oprócz Doroty pojawił się też Paweł. Co prawda on nie brał udziału w pokazie, ale dzielnie wam kibicował. Ta wasza przyjaźń, no bo nie wiem, czy to jest przyjaźń, czy coś więcej, pięknie się rozwija. Paweł wspiera bardzo Dorotę i ponieważ Dorota dzisiaj całe popołudnie była zajęta, więc jest wspaniałym, kochanym bratem, który pomógł zaopiekować się córką Doroty. Był też dzisiaj z nami, więc bardzo nam obu było miło, że nam towarzyszył, że nas właśnie wspierał, bo tak właśnie powiedział, że przyjeżdża po to, żeby nas wesprzeć. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, że zobaczył ten pokaz, że zobaczył Dorotę w tym pokazie. No i myślę, że pojawienie się Pawła ogólnie tutaj wzbudziło mnóstwo emocji wśród kobiet, bo jak wiemy, zawsze wzbudza te emocje, więc i dzisiaj też tak było. Może na przykład jakiś pomysł na wspólną współpracę i szycie dla mężczyzn, albo mogłabyś pomóc Pawłowi, aby tutaj spróbował wypłynąć na inne wody. Mamy plany współpracy z Pawłem w trochę innym obszarze. Na razie nie chciałabym o tym mówić, ponieważ jest to w momencie, jest jakaś koncepcja i jakby cały czas nad tym pracujemy. Natomiast na pewno Państwo zobaczycie jeszcze Pawła przy moim boku w różnych ciekawych projektach. Jest świetnym aktorem, więc jest też bardzo zajęty, zaczął reżyserować, więc no, ten czas się coraz bardziej kurczy na różne inne aktywności, ale myślę, że niebawem go Państwo zobaczycie w trochę innej roli. Jestem ciekawa, jaka to będzie rola i będziemy bacznie obserwować. Trzymamy kciuki za Ciebie, za Pawła i za wszystkich. No i dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich Państwa słuchaczy i czytelników.